W naszym szlagierowym studiu już teraz czas i pora przywitać mojego dzisiejszego gościa. Kompozytor, muzyk, wokalista, a przede wszystkim pedagog Karol Hadrych. Witam pięknie. No, to ja też Cię, Karol, witam gorąco i serdecznie. Witam Cię pięknie. No dobra, to tak na początek, bo dawno Cię nie było u nas w naszym szlagierowym studiu, a chyba takim bardzo popularnym ostatnio, w ostatnich czasach, pytaniem jest, jak zdrowie Twoje i Twojej rodziny? Z wielką przyjemnością przyjeżdżam do Was. Tak jak wspomniałeś, po nieco dłuższej mojej nieobecności. Wszystko w porządku, ze zdrowiem jak najlepiej. Cały czas działam muzycznie, artystycznie, edukacyjnie, tak jak wspomniałeś, jako pedagog. Nowe piosenki się tworzą, nowe piosenki się piszą. Myślę, że w tym roku kilka przed nami nowości. Myślę, że o tych nowościach, o tym wszystkim już za chwilę, ale teraz powiedz mi, bo w czasie pandemii, jak udało mi się rozmawiać z artystami, czy to online'owo, czy już potem w pewnym momencie zapraszając ich tutaj do studia, to zawsze było też takie pytanie w trakcie trwania tej pandemii, jak już jedna fala opadała, druga się wznosiła, czy ta pandemia zmieniła Twoje życie? To znaczy na pewno pod kątem, myślę, takiego funkcjonowania społecznego, to wszystkich nas dotknęła ta fala pierwsza, druga, trzecia. Natomiast pod kątem artystycznym na pewno sporo ograniczeń, aczkolwiek no, moja praca zawodowa w Domu Kultury w Łazach, w Stowarzyszeniu Studio Art w Porębie też zmieniła nieco specyfikę z tej działalności na żywo na działalność online. Ale mimo wszystko udało się poprzez tą działalność w internecie zrobić wiele ciekawych inicjatyw, projektów artystycznych i z dziećmi, i z młodzieżą, jak również tych takich komercyjnych, solowych moich, jak i w duetach. Także najbardziej brakuje tego żywego kontaktu z publicznością, bo nagrywanie online przynosi sporo satysfakcji, dużo nowych doświadczeń, ale nie ma tego chyba co najważniejsze, żywego kontaktu z ludźmi. Trzeba, tak podsumowując, śmiało można powiedzieć, że takie nowe doświadczenie wymusiło na Tobie dostosowanie się do panujących warunków. Tak, dokładnie. Wiele inicjatyw właśnie tych muzycznych, artystycznych wiązało się z tym, że trzeba było bardziej zagłębić się choćby w nowinki techniczne, czyli nagrywanie, rejestrowanie. Dużo się rozwinąłem w obszarze realizacji wideo, dużo poczytałem. Zakupiliśmy właśnie też i w Domu Kultury, i w stowarzyszeniu troszeczkę sprzętu takiego multimedialnego dzięki różnym pozyskanym dotacjom z różnych grantów. Natomiast dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy również też mieli możliwość prezentować się pomimo tych obostrzeń związanych z pandemią w formie online. I organizując dwa takie duże festiwale wojewódzkie, powiem, że byłem bardzo mile zaskoczony odbiorem zarówno seniorów, jak i dzieci z województwa śląskiego, bowiem zarówno seniorzy, którzy zgłosili się do tak zwanego Jura Senior Festival, ich liczba wyniosła prawie 300 osób, czyli ponad 50 zespołów z województwa śląskiego się zgłosiło, a w festiwalu w Łazach, wojewódzkim festiwalu piosenki dziecięcej stokrotkowo, tych dzieci liczba wyniosła ponad 250. Czyli jednym słowem trzeba powiedzieć, że pandemia przymusiła wszystkich do otwarcia śpiewników, tak, wyśpiewania radzenia sobie z tym, że nie można wyjść na zewnątrz. Karol Hadrych, moim waszym gościem dzisiaj jest i że za chwilę wracamy z wywiadu. Muzyka ma magiczną moc, także się też śpiewał, to jest Twoja kompozycja, tekst Ewy Olszańskiej, Rock. No właśnie o tą moc muzyki chciałbym Ciebie zapytać, bo Ty tak, nauczasz, czyli jakby tą muzyką przyciągasz, przenosisz też ta muzyka troszkę na ta młodzież, z którą na co dzień pracujesz. Nie od wczoraj wiadomo, że chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, czyli oczywiście gitara, piękne kobiety, to też moc tej muzyki przyciągania. No właśnie, jak jest z tą muzyką i tą mocą? No przede wszystkim to tytuł naszej piosenki, którą wykonujemy w duecie z Anią, właśnie do tekstu pani Ewy. No muzyka przede wszystkim, doświadczyłem tego nieraz, że przede wszystkim ma taką moc, że jednoczy ludzi. Wiele działań, które dotychczas udało się zrealizować na ścieżce zarówno solowej, w duetach, na ścieżce edukacyjnej, w stowarzyszeniu czy w domach kultury, jednoznacznie zmierza do tego, że muzyka łączy. Wiele za nami
działań o charakterze międzypokoleniowym, gdzie od przedszkolaka po seniora realizowaliśmy i realizujemy wiele ciekawych inicjatyw. W ubiegłym roku mieliśmy taki piękny projekt, który dotyczył koncertu wspomnieniowego poświęconemu panu Krzysztofowi Krawczykowi, gdzie od przedszkolaka do seniora wszyscy śpiewaliśmy jego piosenki. Tak. Moc ma rażącą, moc ma na pewno taką terapeutyczną muzyka, bowiem po ciężkim dniu, po tej pogoni za codziennością, po ciężkiej pracy, dobre dźwięki, dobre teksty piosenek, dobre melodie na pewno mają taki wpływ, że człowiek się uspokaja, człowiek się wycisza, człowiek się dobrze nastraja, pojawia się uśmiech, radość, ucieczka od tych codziennych zmartwień i trosk. Ale też musisz się chyba ze mną zgodzić, że ta moc muzyki jest taka, że daje nadzieję w tych trudnych chwilach. Jednak ta nadzieja w tej muzyce jest, co było można przez ten okres pandemiczny, a szczególnie początki tej pandemii, zobaczyć, kiedy to wszyscy na świecie tworzyli pandemiczne piosenki, nagrywane bardzo spontanicznie w domach przez wielu artystów, składane do kupy, po to, żeby zwykłemu Kowalskiemu było zdecydowanie lepiej. Tak, my właśnie poprzez tą swoją misję Ośrodka Kultury, jak i Stowarzyszenia Studio Art też właśnie w okresie pandemii realizowaliśmy tego typu inicjatywy poprzez właśnie takie zbiorcze nagrania łączone, żeby ludziom, którzy pozostają w domach, którzy no, żyją tą taką niepewnością, która płynęła z mediów, mieli możliwość takiej przestrzeni właśnie radosnej, uspokojenia nerwów, wyciszenia, nabrania właśnie takiej nadziei, uśmiechu, optymizmu, że będzie lepiej. Zdecydowanie. Optymizm, uśmiech i nadzieja to inaczej się tego, tej mocy, jaką ma właśnie muzyka, panie i panowie. A jako już mu, o tym za chwilę. Bo muzyka ma magiczną moc, ona nas przeniesie w tamten dzień. No dobra, Karol, bardzo dużo poruszyliśmy takich, można powiedzieć, historii z twojego podwórka, czyli tego, co się działo, ale też tego, co się będzie dziać, chcielibyśmy poruszyć, artystycznie oczywiście. Co planujesz? Przede wszystkim kontynuacja solowej ścieżki artystycznej, która idzie swoim torem już od ponad 5 lat. Na pewno takim zwieńczeniem tej 5-letniej, takiej dotychczasowej działalności chciałbym, żeby było wydanie płyty. Mhm. Ta myśl dojrzewa już od kilku miesięcy. Pandemia też na pewno pokrzyżowała plany, bo chciałem to zrobić w takiej formie, żeby wraz z wydaniem płyty zrobić koncert z zaprzyjaźnionymi wykonawcami, którzy wzięliby w tym wydarzeniu udział z żywą publicznością. Myślę, że z żywym będę, tak żeby po prostu to wszystko miało taką profesjonalny wydźwięk, ale czekam z tym. Myślę, że to w tym roku nastąpi. No właśnie, ta płyta jest już na takim etapie, że ona jest skończona, gotowa już do tłoczni, tylko czekamy na ten lepszy czas, właściwy moment, tak, oczywiście. To, w jaki sposób żeś sobie to założył, promocyjnie, niepromocyjnie, będziesz to zrealizować. Tak, tak. Dlatego czekamy na ten właściwy moment. Na pewno pisanie piosenek i tworzenie nowych kompozycji dla siebie, ale też nieskromnie powiem, że coraz więcej dla innych osób, ale to właśnie pod kątem bardziej tekstowym zwraca się do mnie, żeby napisać takie właśnie teksty do ich gotowych piosenek. Na pewno taką nowością będzie nowy taki projekt, który jest planowany, myślę, że na początku wiosny, może wczesnym latem. O nim za dużo nie powiem, ale są to też osoby dobrze znane śląskiej publiczności, gdzie chcemy połączyć siły i zrobić taki projekt właśnie z muzyką też szlagierową, miłą, lekko mi taneczną. I na pewno duety z Anią, z Adamem Hrolą, z kolejnymi wykonawcami, one na pewno będą też nam tutaj towarzyszyć na tej drodze artystycznej, bowiem z Anią wracamy z nowym pomysłem też około wiosny, latem, dlatego że Ania odchowała dziecko. Sprawy zawodowe i rodzinne też już pozwolą Ani w pełni się zaangażować do tego, żebyśmy nadal mogli iść fajnie razem. W tym studiu razem z Marcinem Janotą wspominaliśmy właśnie muzyka ma magiczną moc, ten utwór, i powiedzieliśmy, że to jest taki fajny kierunek, w którym powinien żeś śmiało Tak będziemy podłożyć. Dążyć. Tak będziemy właśnie dążyć. Od tego stylu, który tak naprawdę odchodzę, czyli od takich nastrojowych ballad, właśnie już
też doświadczenie nabrane pozwala mi śmiało powiedzieć, że te piosenki bardziej wesołe, rytmiczne, one są na pewno lepiej oczekiwane niż nieco smutniejsze, spokojniejsze ballady. No dobra, no to teraz tak, z wielką niecierpliwością czekamy na premiera płyty, na nadchodzący projekt, no i na kolejne pytanie, a będzie one właśnie tych ballad troszkę dotyczyło. Pragnę błękitnego nieba, niech powieje ciepły wiatr. Tańczmy razem, by powrócił tamten świat sprzed lat. No i miało być o balladach, bo wiadomo, że ballady to taki rodzaj muzyczny, który trafiał w serca najczęściej kobiet. Czy wydaje ci się, że za sprawą tej muzyki i tej magicznej mocy i tych ballad idzie przyciągnąć jednak te kobiety? Myślę, że na pewno, a ta cała przygoda z balladami to tak naprawdę została zapoczątkowana poprzez tą szansę na sukces, bo tam, kiedy się znalazłem w tym odcinku z Bogusławem Mecem świętej pamięci, to tak naprawdę wylosowano dla mnie tą piosenkę najbardziej znaną. Naprawdę jaka jesteś, nie wynik, czyli Portret. I tak naprawdę bardzo mi spasował ten klimat tego, takiego typu śpiewania i podążałem za tym stylem balladowym przez jakiś czas, ale w międzyczasie... Żona się oburzyła. No nie, ona jest... Ilość fanek. O nie, za dużo lajków na Facebooku, nie. Żona najważniejsza fanka i pierwsza recenzentka każdej kompozycji. No i przede wszystkim w wielu teledyskach żona jest takim głównym naszym, moim głównym partnerem, gdzie tak naprawdę no, te treści głównie są dedykowane dla niej. Natomiast ballady są taką wdzięczną i wdzięczną piosenką, gdzie można wyrazić przede wszystkim te emocje, uczucia, miłość. Ale są też takie na tyle... śliskie, że możesz dostać ta łatka takiego barda. Tak. Ale dlatego, że się nie zamykam na ten jeden gatunek, bo śledząc tą różnorodność tych piosenek, zarówno od tej muzyki tanecznej, gdzie zaczynałem, w otarciu też o muzykę disco, teraz poprzez szlagiery, ostatnia produkcja bardziej w stylu country, też szukam. Cały czas nie chcę się zamykać w tej jednej szufladzie balladowej, także jestem też otwarty na nowe propozycje. Myślę, że ten właśnie nowy projekt, który jest zapowiadany na wiosnę, lato, też zaskoczy w takiej nowej odsłonie. Piosenki dla kobiet no, też były pisane pod duet z Adamem Chronem, między innymi Dziewczynie tej. Piosenka Kobiecie, która się ukazała w zeszłym roku, też dedykowana na Dzień Kobiet właśnie o tej tematyce. Piosenka dla kobiet, również w duecie z Adamem Chrolą, również dedykowana dla kobiet. No myślę, że kobiety są takim naszą taką muzą. Nie, oczywiście są. Prawda? Twoja, moja żona, to oglądam. Tak, jesteście. Jesteście. Dobra, to już wiemy, ale to tak, żeby spuentować to pytanie, to jak ci się wydaje, którą z twoich piosenek, zarówno tych duetowych, jak i solowych, najbardziej trafią w te serca kobiet? Myślę, że piosenka Dziewczynie tej w duecie z Adamem Chroną, która tak naprawdę najbardziej tak patrząc po ilości wyświetleń w serwisie YouTube, bardzo dużo coverów powstało tej piosenki na YouTube, to myślę, że ona najbardziej ma taką największym zainteresowaniem dotychczas się wykazała wśród właśnie publiczności. Dziewczynę tej czy tamtej, powiem ją krótko, za chwilę kolejne. No i już niestety ostatnie pytanie. Bo muzyka nam nie liczy lat, w tańcu popłyniemy w tamten świat. Szlagier top 10, utwór kiedyś. On w ostatnim notowaniu na placu z numerem 2, patrząc troszkę tak bardziej wstecz, to naprawdę ma się dobrze, tam są spadki, wzloty, upadki, tam no, różne sytuacje się dzieją, ale oceniam, że dobrze się ma ten utwór. Cały czas w czołówce szlagier top 10. Powiedz mi, jak to jest, jak już zrobisz jakiś utwór, to jak fani go zaczynają przyjmować, od razu wiesz, że on trafi do fanów? Akurat wiesz co, z piosenką kiedyś miałem takie przeczucie, że ta piosenka może się spodobać przede wszystkim, że jest melodyjna, rytmiczna, w ładnej scenerii jest zrobiony teledysk. Przede wszystkim styl country ma też to do siebie, że on tak ładnie sobie buja. I chce się takiej piosenki słuchać, ładne, melodyjne.
Natomiast tworząc piosenkę, siadając gdzieś tam do pianina, zaczynając tworzyć, no to zawsze mam taką nadzieję, że to może będzie to. Nie zawsze się to sprawdza, ale zawsze jest ta wiara, że piosenka się spodoba. Najbardziej lubię ten moment, kiedy wchodzi ta premiera, kiedy ta piosenka zaczyna żyć, kiedy już idzie w świat, frunie sobie do publiczności. No i wtedy zbieramy te opinie, czekamy na właśnie głosy. Bardzo się cieszę, że ta piosenka kiedyś już długi czas się utrzymuje na liście. Bez względu na miejsce, wiadomo, że te wysokie miejsca cieszą nas najbardziej. Drugie miejsce to naprawdę jest bardzo duży zaszczyt i wyróżnienie, za co bardzo dziękuję. Stąd kolejne piosenki, myślę, które się będą ukazywać, też będą gościć na waszej liście. Dzięki państwa głosom, za które dziękuję. I cały czas nadzieja na to, że jeszcze te piosenki będą lepsze, jeszcze będziemy szukać takich rozwiązań, żeby jeszcze zaskoczyć tą publicznością, zaciekawić, żeby... Czyli ten strach taki jednak jest, że to może się nie przyjąć, ale była na przykład taka sytuacja, że już utwór jest skończony, finito, gotowy, słuchasz go, to już nie, to nie przejdzie. To znaczy może tak do końca nie było, natomiast zawsze jest takie coś, że tu bym coś poprawił na przykład, tu bym coś jeszcze zmienił, ale to myślę, że nigdy byśmy nie skończyli. Bo to cały czas by trwała jakaś tam, powiedzmy, kosmetyka danego dźwięku, czy tam brzmienia, czy głosu, czy jakiegoś na przykład akcentu. Stąd no myślę, że to jest też taka pokora wewnętrzna, że cały czas się chce człowiek rozwijać, szukać tych sposobów na styl śpiewania, na tembr głosu, na aranżację. Także myślę, że każdy z artystów cały czas poszukuje i dąży do tego, żeby to cały czas się rozwijało, polepszało, udoskonalało. Udoskonalo się, szkoli, polepszo, a państwo będziecie oczywiście mogli to wszystko śledzić. Karol Hadrych, moim waszym gościem był. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci pięknie i pozdrawiam państwa.